Komentarz listu do Tytusa, rozdział drugi, wersety od 1 do 10. Ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce, że starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości, cierpliwości, że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym, że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi, we wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Słudzy, niech będą ulegli swoim panom we wszystkim, niech będą chętni, nie przeciwstawiają się, niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowają całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce. Jak już zauważyliśmy, wszelki porządek w domu Bożym, relacje pomiędzy członkami tegoż domu opierają się na zdrowej nauce głoszonej i zachowywanej w zgromadzeniu, czyli Kościele Bożym. Bez niej może się szerzyć bezład i nieporządek. Zasada ta tłumaczy wiele rażących odchyleń od biblijnej nauki, jakie można zaobserwować w chrześcijaństwie. Tymi właśnie problemami w szczególny sposób zajmuje się list do Tytusa. Pomyślmy choćby o ważnej różnicy między darami: nauczyciele, pasterze, ewangeliści, a urzędami: starsi, diakoni w Kościele, o różnych rolach mężczyzn i kobiet, starych czy młodych, relacji między pracownikami a pracodawcami. Są rzeczy, które nie przystoją zdrowej nauce i nigdy nie znajdą w Słowie Bożym poparcia. Jeśli jakaś nauka nie motywuje chrześcijan do życia w świętości i praktycznej sprawiedliwości, przynoszących cześć Panu, to nie jest zdrowa, bez względu na to, jak wzniosła może wydawać się w oczach ludzi. Zdrowa nauka dotyczy wszystkich grup w rodzinie Bożej. Ale przede wszystkim musimy odnieść ją do nas samych, do naszego życia i postępowania. Zdrowie ciała jest zawsze powiązane z wyważeniem stanu poszczególnych jego członków, o czym możemy przeczytać w 1 Koryntian, 12 rozdział, 26 werset, przypis tłumacza. Tak więc sprawy, o których nauczał Tytus, dotyczą wszystkich części ciała Chrystusowego. Starsi mężczyźni. Apostoł zaczyna swoje rozważania od starszych mężczyzn, którzy zajmują wyjątkowe stanowisko. Jako obdarzeni autorytetem są w szczególny sposób odpowiedzialni, by dawać dobry przykład w rodzinie Bożej. By dawać dobry przykład rodzinie Bożej. Starzy mają być trzeźwi, poważni lub godni, wstrzemięźliwi, szczerzy, właściwie zdrowi w wierze, miłości, cierpliwości. Co się tyczy trzeźwości, to zwykle odnosi się ona do korzystania z napojów odurzających. Nietrzeźwość może być spowodowana także nieumiarkowanym korzystaniem z środków żywności. Tak więc Izaakowi, pobłażającemu porządliwości ciała,
brakowało. Trzeźwości w podeszłych latach, co doprowadziło do zmącenia jego duchowego wzroku. Możemy o tym przeczytać w pierwszej Mojżeszowej, 25 rozdział, 28 werset, 27 rozdział, 1-4 wersetu, przypis tłumacza. Tu jednak, podobnie jak w pierwszym liście do Tymoteusza, mowa o trzeźwości w przenośnym sensie, o trzeźwości duchowej, która nie pozwala na bycie odurzonym przez namiętności i żądzę ze względu na świadomość obecności Bożej. Zdrowi w wierze. Moralne zdrowie miało przejawiać się w rozumnym pojmowaniu wiary równoznacznej ze zdrową nauką. Wiara oznacza tutaj prawdę zawartą w Słowie Bożym, zaszczepioną w sercu dziecka Bożego w momencie nowych narodzin. Jak już uprzednio powiedzieliśmy, zdrowie to stan równowagi. Doświadczony chrześcijanin musi zwracać uwagę na to, aby nie przywiązywał nadmiernej wagi do pewnych prawd wiary. Dla przykładu, możliwe jest, aby ktoś koncentrował się na niebiańskim stanowisku chrześcijanina, zaniedbując pouczenia dotyczące praktycznego życia wierzącego, albo odwrotnie. Jest to niezdrowe. Zdrowi w miłości. Podobna duchowa równowaga winna przejawiać się w miłości braterskiej. Czynienie różnicy pomiędzy poszczególnymi członkami domu Bożego, nie chodzi tu o miłość do Chrystusa, ta oczywiście nie pozwala na zastosowanie jakiejkolwiek miary, nie świadczy o zdrowiu w miłości. Zdrowi w cierpliwości lub wytrwaniu. Brak cierpliwości mógłby przejawiać się obojętnością w doświadczeniach, co nie jest rzadkie u starszych mężczyzn, lub otępieniem wobec bliskiego przyjścia Pana. Wszystko to w powiązaniu z godnością i wstrzemięźliwością, czyli sztuka opanowania się, samokontroli, pozwala zrozumieć, jaką postawę powinni przyjąć starsi mężczyźni. Równowaga połączona z trzeźwością winna być podstawą ich postępowania. Przestrzeganie owych pouczeń sprawi, że będą doświadczonymi mężczyznami, u których można zasięgnąć rady i którzy troszczą się o porządek w całej rodzinie Bożej. Starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym. Starsze kobiety winny w swoim usposobieniu, wyglądzie i zachowaniu zająć właściwą postawę, która jest szczególną ozdobą kobiety uchodzącej za świętą. Napomnienie to pozostaje w harmonii z tym, o czym czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, drugi rozdział, 9 i 10 werset. 1 Tymoteusza 2, 9-10. Także i niewiasty, aby się przyhędarzały ubiorem poczciwym, z wstydem i skromnością, nie splecionymi włosy, albo złotem, albo z perłami, albo ubiorem kosztownym, ale dobrymi uczynkami, co przystoi niewiastom, które ślubują być pobożnymi. Oraz w pierwszym liście Piotra 2:3-5. 1 Piotra 2:3-5.
Jeśliście skosztowali, iż Pan jest dobrotliwy, do którego przystępując, który jest kamieniem żywym, odrzuconym od ludzi, ale u Boga wybranym i kosztownym, abyście i wy jako żywe kamienie byli zbudowani w dom duchowy, kapłaństwo święte ku sprawowaniu duchownych ofiar wdzięcznych Bogu przez Jezusa Chrystusa. 1 Piotra 3:2-5. Gdy ujrzą uczciwe, a czyste obcowanie wasze, których ohendustwo niechaj nie będzie owo zwierzchowne, w spleceniu włosów z okładką złota albo w obleczeniu szat, ale ono skryte, to jest człowiek serdeczny, w nieskażonym ohendustwie, cichego i spokojnego ducha, który jest przed Bogiem kosztowny. A bowiem tak niekiedy i święte one, niewiasty, mając nadzieję w Bogu, ubierały się, będąc poddane mężom swoim. Przede wszystkim chrześcijańska kobieta powinna być wolna od wszelkich światowych wpływów. Nie mają być skłonne do obmowy. Powinny trzymać swój język na wodzy i unikać plotkowania o innych. Pułapka szczególnie niebezpieczna dla płci niewieściej. Mają nie nadużywać wina. Jest to realne niebezpieczeństwo dla starszych kobiet, które z powodu pogarszającego się zdrowia mogą sięgać po ten środek. Jeżeli nie będą ostrożne, mogą popaść w nałóg. Taka postawa przyniesie moralną szkodę, a starsze siostry przestaną wywierać dobry wpływ na swoje otoczenie. Tego rodzaju uzależnienie jest szczególnie niebezpieczne dla kobiety, ponieważ gdy tylko jej delikatne sumienie uświadomi jej, jak nieodpowiednie jest tego rodzaju przyzwyczajenie, będzie starała się ukryć swoje uzależnienie, przez co popadnie w obłudę. Mają dawać dobry przykład, właściwe być nauczycielkami dobrego. W tym kontekście kobiety są tymi, które mają nauczać. Ich nauczanie ograniczać się winno jedynie do kręgu domowego. Mają nauczać dobrego tego, co przystoi, ale nie pouczać mężczyzn. Sfera ich działalności w domu jest bardzo szeroka oraz różnorodna i obejmuje znacznie więcej niż tylko nauczanie. Ich wpływ może obejmować wszystkich – mężów, starszych ludzi, kobiety i dzieci, chorych, biednych, samotnych. Żony winny jednak pamiętać o zaleceniu Pawłowym – nie pozwalam kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża. Nauczanie starszych kobiet ma na celu przedstawienie młodszym kobietom kompletnego świadectwa płynącego ze Słowa Bożego. Słowo kompletne odnosi się do 7 napomnień skierowanych do młodych kobiet. Liczba 7 kilka razy pojawia się w omawianym liście, o czym już wspomnieliśmy. W Słowie Bożym 7 oznacza zawsze kompletną duchową całość, czy to w odniesieniu do złego, czy dobrego. Młodsze kobiety. Zatem starsze kobiety mają pouczać młodsze, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne lub zajęte domowymi pracami, troszczące się o dom, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Zatem pierwszym obowiązkiem młodszych kobiet jest miłowanie, okazywanie miłości w najbliższym kręgu rodzinnym, przy czym mąż powinien zajmować pierwsze miejsce w uczuciach żony. W chrześcijańskiej rodzinie może zdarzyć się, że miłość żony do dzieci przewyższa jej uczucia do męża. Zdrowe nauczanie zaleca właściwą hierarchię uczuć. Wstrzemięźliwe.
Słowo to oznacza umiar, skromność, powściągliwość, samokontrolę. Może faktycznie się zdarzyć, że kobieta będzie wykazywać się brakiem powściągliwości, nawet w odniesieniu do własnych skłonności, na przykład miłość do swoich dzieci. Co zniekształca, miły Bogu, charakter relacji i uczuć w rodzinie? Czyste. Czystość jest konsekwencją powściągliwości. Mamy na myśli najbardziej osobiste relacje młodej kobiety. Frywolna namiętność wobec męża jest czymś niewłaściwym. Podobnie winna czuwać nad tym, aby okazywanie zewnętrznych uczuć wobec dzieci nie miało nadmiernie wybujałego charakteru. Gospodarny lub zajęty gospodarstwem domowym. Dom, jak już zauważyliśmy, stanowi wyznaczoną dla kobiety sferę działalności. Ona jest bardzo szeroka, ale odmawia jednocześnie chrześcijańskiej kobiecie możliwości publicznego udzielania się, przez co straciłaby, jak często niestety tak się dzieje dzisiaj, swój właściwy charakter zgodny z myślami Boga. Wszędzie tam, gdzie mowa o domu w najszerszym tego słowa znaczeniu, jest miejsce kobiety. Jej przywilejem jest sprawowanie doczesnej i duchowej opieki nad dziećmi, modlitwa, czytanie słowa, napominanie, ewangelizacja, nawet pouczanie, o ile nie wykracza poza wyznaczone granice. Na przykład wymienione w Dziejach Apostolskich 18:26. I począł bezpiecznie mówić burznicy, którego usłyszawszy Pryscyla i Atyla, wzięli go i dostatecznie mu oznajmili drogę Bożą. Utrzymywanie duchowego i materialnego porządku, dobroczynność, troska o starszych, dzieci, chorych. Przytoczony fragment traktuje przede wszystkim o działaniach młodych kobiet, zwłaszcza w ich własnych domach. Ich zakres obowiązków będzie poszerzać się wraz z wiekiem, podobnie jak w przypadku młodych mężczyzn. Dobry przykład do naśladowania stanowią święte kobiety, które podążały za Panem i służyły Mu swoimi majętnościami, o czym czytamy w Łukasza 8:1-3. Joanna, też żona Chuzego, sprawcę Herodowego, któremu Zuzanna i innych wiele, które mu służyły z majętności swoich. Łukasza 8:1-3. Stało się po tym, iż chodził po wszystkich mieściach i po wsiach, łażąc i opowiadając Królestwo Boże, a oni 12 byli z nim. I niektóre niewiasty, które był uzdrowił od duchów złych i od chorób, jako Maria, którą zwano Magdalena, z której 7 diabelstwo wyszło. Joanna, też żona Chuzego, sprawcę Herodowego, któremu Zuzanna i innych wiele, któremu służyły z majętności swoich. Prace domowe odnoszą się do troski o byt materialny i chociaż nie stanowią priorytetu, to jednak z chrześcijańskiego punktu widzenia wcale nie są nieistotne. Porządek w domu Bożym wyklucza nieporządek.
w domach dzieci Bożych. Istnieje pewien obszar Bożego ładu, któremu mają się podporządkowywać zarówno dzieci, jak i służący, a który jest pod zwierzchnictwem kobiety. W tym wąskim obszarze domu Bożego należy utrzymywać ład, zarządzać środkami żywnościowymi, naprawiać odzież i dbać o różnorodne potrzeby domowników. We wszystkich tych dziedzinach wzorem jest dzielna kobieta z przypowieści Salomona, przypowieści Salomona, 31 rozdział, 10 do 31 wersetu. I któż znajdzie niewiastę stateczną, gdyż jest daleko kosztowniejsza niżli perła? Mąż jej ufa jej serdecznie, a nie żąda łupów. Odda mu dobrym, a nie złym powszystek czas życia swego. Szuka wełny i lnu, a robi chutliwie rękami swemi. Jest jako okręt kupiecki, w którym sobie z daleka żywność przywożą. I wstawa jeszcze w nocy, a gotuje jeść czeladce swojej i obrok dziewkam swoim. Oględuje rolą i kupuje ją, a z nabycia rąk swych sadzi winnicę. Biodra swe przepasuje mocą, a posila ramiona swoje. Doświadcza jak jest dobre kupiectwo, a pochodnia jej nie gaśnie. Bierze w ręce swe kądziel, a w ręku swych obraca wrzeciono. Rękę swą ściąga ku ubogiemu, a ręce swe ściąga ku niedostatecznemu. Nie lęka się, aby miał wadzić śnieg czeladce jej, a bowiem wszytka czeladka jej chodzi w szatach podszytych. Sprawuje sobie kobierce, a len cienki szarłat jest jej odzieniem. Mąż jej znaczny jest w radzie, gdy siedzi między starszymi ziemi swej. Płótna tcze i przedawa, i pasy oddawa kupcowi. Moc i ohędustwo jest odzieniem jej, a będzie się na po tym weseliła. Usta swe chowa roztropnie, a nauka pobożna w języku jej. Opatruje rząd domu swojego, a chleba swego nie używa w próżnowaniu. Nastawają synowie jej, którzy ją szczęśliwą wyznawają, także i mąż jej chwali ją. Wiele niewiast zebrały sobie bogactwa, aleś ty wszytki przewyższyła. Omylna ci jest łaska, a nikczemna jest cudność, ale niewiasta, która się Pana boi, otrzyma chwałę. Niechże weźmie nagrodę pracę rąk swoich, a sprawy jej niechaj ją wysławiają w zgromadzeniu. Dobre. Dobroć przejawia się we współczuciu, poświęceniu, gotowości niesienia pomocy, jest środkiem zapobiegającym egoizmowi, który mógłby obudzić się przez starania wyłącznie o własne gospodarstwo domowe. Dobroć skierowana jest do wszystkich. Motywowana nią wierząca kobieta stara się pomóc gdzie i jak tylko potrafi. Mężom swoim uległe. Uległość to jest wymieniona jest na końcu jako ukoronowanie cnót młodej kobiety. Ta cecha nie może funkcjonować bez samozaparcia i zależności od autorytetu,
któremu kobieta została poddana przez Boga. Oznacza to, że przez pośrednictwo męża, który jest głową żony, kobieta okazuje uległość Bogu, któremu poddany jest jej mąż. Kobieta nie powinna nadmiernie podkreślać którejś z wymienionych cech, ale jej zadaniem jest troska o równomierny rozwój wszystkich opisanych wyżej przymiotów. Warto przypomnieć tu przykład Marty, która troszczyła się co prawda o wiele rzeczy, ale zaniedbywała społeczność z Panem i Jego Słowem. Krótko mówiąc, zestawienie to ma pomóc kobiecie w zachowaniu równowagi we wszystkich sferach jej chrześcijańskiego życia. Aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Jak widzimy, cały porządek, nawet w sferze materialnej, należy do zakresu chrześcijańskiego świadectwa. Świat, który przygląda się kobiecie przestrzegającej tego porządku, nie znajduje żadnego powodu, aby zaprzeczać Słowu Bożemu. Tak właśnie dzieje się, gdy w chrześcijańskim domu panują chaos i bezład. Gdy widoczne są opisane powyżej owoce, nie będzie okazji do podważania autorytetu Słowa Bożego. Tak więc po raz kolejny spotykamy ową zasadniczą prawdę, że zdrowa nauka stanowi podstawę całej praktyki chrześcijańskiego życia. Młodzi mężczyźni. Młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi, umiarkowani. Napominanie młodzieńców nie jest zadaniem starszych kobiet, lecz Tytusa. Jedyne skierowane do młodzieńców napomnienie, w przeciwieństwie do 7 pouczeń zaadresowanych do młodszych kobiet, dotyczy umiarkowania i samodyscypliny. Dalsze napomnienia nie były konieczne, ponieważ wśród młodych mężczyzn przebywał Tytus, który miał im służyć za wzór. To dlatego apostoł mówi do niego: we wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania, dobrych uczynków. W odniesieniu do praktycznych aspektów codziennego życia Tytus jako posłaniec apostoła powinien zwracać uwagę, aby nie przejawiać żadnych braków. Już wcześniej tłumaczyliśmy, co oznaczają dobre uczynki. Są one wyraźnymi oznakami wiary i miłości. Pierwszy list do Tesaloniczan 1:3. Bez przestanku wspominając skuteczną wiarę waszą i pracowitą miłość i cierpliwą oną nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym. Skierowane do młodzieńców napomnienia młodego Tytusa musiały być połączone z przykładem jego dobrego życia. W przeciwnym razie byłyby pozbawione wartości i mocy. Nauczanie Tytusa musiało cechować się przede wszystkim niesfałszowaniem. Ważne jest, aby nauka nie była mieszana z wątpliwymi elementami. Te złe dodatki mogą doprowadzić słuchaczy do tego, że odrzucą zdrowe części przedstawianej im nauki, albo nie będąc w stanie trzeźwo jej ocenić, przyjmą wszystko i sami staną się propagatorami poważnych błędów. Im większym autorytetem cieszy się osoba przynosząca daną naukę, tym większe także to niebezpieczeństwo. Godną powagą. Tej cechy często brakuje w dzisiejszym kaznodziejom. Nierzadko chcąc przyciągnąć uwagę słuchaczy, próbują wywrzeć na nich wrażenie, pobudzić wyobraźnię bądź wzbudzić ciekawość. Tego rodzaju zwyczaje, lekkomyślne lub niestosowne słowa, niszczą zbawienne działanie prawdy i odbierają jej Boży charakter. Mówca traci w ten sposób autorytet i prawo występowania wobec słuchaczy jako wyrocznia Boża. Mową szczerą i nienaganną, mową zdrową, wolną od zarzutu. Kto naucza, będzie spotykał się z krytyką. I to często ze strony wiernych braci, którzy dokładnie badają jego słowa, aby wychwycić to,
co niesłuszne i sprzeczne ze zdrową nauką. Nauczyciel powinien tak mówić, aby nie dawać powodu do sprzeciwu. Słowa, które nie są właściwie dobrane i uzasadnione, często biorą się z potrzeby wprowadzenia elementu nowości, skupienia uwagi słuchaczy na mówcy. Tego rodzaju wypowiedzi stają się narzędziem w ręku źle usposobionych ludzi, którzy będą starali się zaatakować głoszącego. Jeżeli natomiast jego mowa jest zdrowa, ma w sobie moc. Wszak nie osądza się lekarstwa, które przynosi zdrowie tym, którzy je zażywają. Kto mimo to atakuje słowa wiernego nauczyciela, zawstydzony będzie zmuszony cofnąć swoje niesłuszne zastrzeżenia. Słudzy. Oprócz młodzieńców, Tytus miał napominać także sługi. Nie otrzymał natomiast zalecenia, by napominać starszych mężczyzn i kobiety. Zachowanie sług miało być wierne nauce naszego Zbawiciela Boga. Kto jest świadomy, że został wyratowany przez Boga i to za jaką cenę? I kto zna samego Boga, ten ma tylko jedno życzenie. Chce otrzymywać od Niego pouczenia i wydawać owoce. Postępowanie wiernych sług jest obrazem tego, czego nauczyli się od swojego mistrza. Ich zachowanie świadczy, do jakiej szkoły uczęszczali. Przynoszą chwałę nauczycielowi. Przyjęta do serca nauka Boga, Zbawiciela, przynosi następujące rezultaty w życiu sług. Są ulegli wobec swoich panów. Istnieje pewna różnica pomiędzy uległością a posłuszeństwem i ważne jest, abyśmy o niej nie zapominali. Posłuszeństwo odnosi się do konkretnych nakazów lub zakazów i ma być praktykowane przez dzieci oraz sługi. Natomiast uległość jest raczej uznawaniem autorytetu, któremu należy się podporządkować. Jest to postawa zalecana żonie wobec męża, podczas gdy od sługi wymaga się i posłuszeństwa, i uległości. Dbają o to, by podobać się swoim panom we wszystkim. W szkole Zbawiciela Boga uczymy się, aby nie zabiegać o podobanie się samym sobie. Czy nasz Pan nie podążał tą drogą wobec swego Boga? Sługa musi być zawsze czujny, aby dostrzegać to, co podoba się Panu. Nie buntują się. Próby przeforsowania swojej własnej opinii oraz przeciwstawianie się myślom i rozporządzeniom Pana, któremu sługa podlega, są niewłaściwe. Niczego sobie nie przywłaszczają. Niebezpieczeństwo to powiązane jest z relacją sługa-Pan, która różni się zasadniczo od relacji syna z ojcem. W przypadku Onezyma, o czym czytaliśmy, Filemona 1,19. Jan Paweł napisał ręką moją, ja nagrodzę, choć ci nie powiem, dam, iż też nadto i samegoś mi siebie winien. Widoczne jest to uchybienie u nienawróconego jeszcze sługi, który nadużył zaufania swojego Pana. W przeciwieństwie do tego chrześcijański sługa powinien okazywać wierność i sumienność w tym, co zostało mu powierzone. Zauważmy, jak często Bóg przedstawiony jest w tym liście jako Bóg Zbawiciel. W rozdziale 1, werset 3 przedstawiono rozkaz naszego Boga Zbawiciela, zaś w wersecie kolejnym czytamy o Chrystusie Jezusie, Zbawicielu naszym. W rozważanym poprzednio fragmencie, 2 rozdział 10 werset, była mowa o nauce naszego Boga Zbawiciela. Werset 13 tego rozdziału mówi o objawieniu naszego wielkiego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Kolejny fragment w 3 rozdziale 4 werset traktuje o dobroci i miłości naszego Boga
Zbawiciela, która się objawiła, aby nas ratować. Po raz ostatni, trzeci rozdział, szósty werset, czytamy o Duchu Świętym wylanym na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Tak więc w dziele zbawienia Jezus Chrystus nigdy nie jest traktowany w oddzieleniu od Boga, lecz zawsze pozostaje w doskonałej relacji z Nim. Bóg rozkazuje, naucza i objawia się w osobie Chrystusa. Tej samej osobie objawiła się Jego miłość. W Chrystusie Bóg nas zbawił. Czekamy na objawienie Jego chwały w Jezusie. W międzyczasie nasz Zbawiciel wylał na nas Ducha Świętego. Jednym słowem, będąc naszym udziałem zbawienie, ofiarowany nam Jednym słowem, będące naszym udziałem zbawienie, ofiarowany nam Duch, przyszła chwała, wszystko otrzymaliśmy od Chrystusa Zbawiciela, który jest obrazem Boga niewidzialnego, o czym czytamy w Kolosan 1:15. Który jest wyobrażeniem Boga niewidomego, pierworodnym przed wszystkim stworzeniem. W oczekiwaniu na chwałę otrzymujemy pouczenie łaski. Różnica pomiędzy listem do Tytusa a dwoma listami do Tymoteusza jest godna uwagi. Chciałbym podkreślić tylko kilka aspektów. Pierwszy list do Tymoteusza mówi bardziej o Bogu Stwórcy, zachowującym przy życiu swoje stworzenie, o czym czytać możemy w 1 Tymoteusza 4:10. A bowiem przeto też pracujemy i zelżeni bywamy, iż nadzieję pewną mamy Bogu żywym, który zachowywa wszytki ludzi, a na więcej wierne. Podczas gdy drugi omawia upadek w domu Bożym oraz drogę wierzącego pośród gruzów i zgliszczy tego domu. W drugim tekście podkreślono w szczególny sposób panowanie Chrystusa. Pan jest najczęściej występującym tytułem w tym liście spośród tych, jakie przyjmuje w nim Jezus Chrystus. Tymoteuszowi, miłemu synowi, łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. To jest drugi list do Tymoteusza, 1:2. Nie wstydaj się tedy świadectwa Pana naszego, ani się wstydaj mnie, który jestem więźniem Jego, ale bądź uczestnikiem ucisków Ewangelii z mocy Bożej. Niech Pan okaże miłosierdzie swoje nad domem onezyforowym, a bowiem często mnie ochłodził i łańcucha się mego nie wstydził. Niech mu to Pan daje, aby znalazł miłosierdzie u Pana w on dzień, a Ty lepiej wiesz, jako mi wiele usługował w Efezie. Niech Pan okaże miłosierdzie swoje nad domem onezyforowym, a bowiem często mię ochłodził i łańcucha się mego nie wstydził. Obaczaj ty rzeczy, które mówię, a Pan niechaj tobie dawa we wszem wyrozumienie. Ty rzeczy przypominaj, oświadczając przed Panem, aby się nie wdawali w spory około słów, bez żadnego pożytku. Owszem, ku podwróceniu tych, którzy słuchają. I kolejne wersety. Lekceważenie doskonałych praw Pana charakteryzuje ludzi dni ostatnich. Apostoł Piotr mówi o tym czasie. Wyprą się oni władcy, który ich nabył. 2 Piotra 2:1.
Dlatego my, chrześcijanie, którzy żyjemy w tych czasach, jesteśmy powołani do głoszenia konieczności podporządkowania się Bożemu autorytetowi. Możliwe jest to poprzez uległość wobec Jego słowa. Godne zastanowienia jest, że w liście do Tytusa imię Pan nie występuje ani razu. Teraz zajmiemy się analizą drugiej części listu. We wprowadzeniu zatytułowaliśmy ją jako pouczenie łaski odnośnie naszego postępowania i zachowania w świecie.